To już teraz Kim oficjalnie mogła przywitać i powiedzieć, że jest razem z nami Bernadetta Kowalska, laureatka Nagrody Szlagierowego Tuza. Witam Cię serdecznie. Witam Cię Sebastianie, witam Was wszystkich. Bernadetko, jeszcze możemy sobie chyba śmiało na to pozwolić, żeby troszkę podsumować mijający rok. Rok 2021, on za nami. Co udało się zrealizować, czego się nie udało zrealizować, jak to wyglądało? Myślę, że ten rok 2021 tak na długo zostanie nam wszystkim w pamięci, a mnie tak szczególnie, bo, że tak powiem, do sierpnia wszystko było tak, jak planowaliśmy. Czyli były koncerty, realizowaliśmy swoje nagrania w studio, przygotowując się do wydania płyty. Najpierw w sierpniu zastała nas taka chwila, że nastąpiło załamanie zdrowia naszego skrzypka puzonisty Błażeja, który no niestety po prostu musiał zostawić nas i po prostu na dzień dzisiejszy cały czas leczy się i stan jego zdrowia nie pozwala, żeby do nas wrócił. No a potem wiadomo, nie było Błażeja, był Jurek, był Mirek, byłam ja i graliśmy to, co było do zrealizowania, te koncerty. Oczywiście wiadomo, wspomagaliśmy się, tak nasza nazwa wskazuje, przyjaciółmi, których mamy mnóstwo w koło, czyli na nasze zaproszenie też był skrzypek, który z nami koncertował, Bartek z Trąskiej Gór, ale to, co się stało już potem w listopadzie, to myślę już całkiem popsuło wszystko to, co planowaliśmy do końca wtedy już w trójkę. Takie chwile przychodzą i tak się właśnie stało. Także mogę powiedzieć, że ten rok 2021 będzie takim naprawdę rokiem do zapamiętania. Myślę, że na zawsze. W listopadzie zatrzymał się czas dla Bernadety Kowalskiej. Tak, ten czas się zatrzymał i przyniósł taką nową rzeczywistość. Zabrakło Jurka. Jurek od nas odszedł 3 listopada. Zostawił nam całą swoją muzykę, wszystkie piosenki. Ale zabrakło jego i jak to kiedyś ktoś powiedział, trudno zastąpić człowieka, przyjaciela, wspaniałego muzyka, który był u nas, ja zawsze mówiłam, że był szefem kuchni muzycznej. Był też, tak jak mówię, dobrym przyjacielem nas wszystkich i nie tylko nas. Myślę, że wielu, wielu artystów może to śmiało powiedzieć, jeśli tylko będzie chciało. I no niestety stało się, że od nas odszedł. Nikt by się tego nie spodziewał, nie sądzę, żeby ktokolwiek myślał, że jakaś tam w najśmielszych oczekiwaniach. Ciężko jest rozmawiać o śmierci Jurka, bo to cały czas jest jeszcze świeża sprawa. Ale jak Bernadetta Kowalska i przyjaciele odnajdują się w tych nowych realiach? Bo to są nowe realia do was. Tak, to są nowe realia. Zostało, oczywiście tak jak powiedziałam, została cała muzyka Jurka, zostało jeszcze wiele, wiele planów, które mieliśmy wspólne do zrealizowania i pewne rzeczy, które się dzieją, nas smucą, ale też, tak jak powiedziałam, stawiają nas w nowej rzeczywistości i myślę, że taką moją i wielu, wielu ludzi, którzy chcą pokazać i sobie przede wszystkim i światu i nie pozwolić zapomnieć o tym wszystkim, co stworzył człowiek, który odszedł i chcą to dalej pielęgnować, to postąpiłoby tak jak ja. I tak też właśnie postanowiłam. Na dzień dzisiejszy realizujemy koncerty. Na dzień dzisiejszy mamy próby. Już mamy pomysł na skład zespołu. Dobra, Bernadetko, o tym, co w składzie zespołu, o tym, co na ten nowy 2022 rok, to już za chwilę, panie i panowie, zostańcie z nami. Podsumowaliśmy troszkę ten 2021 rok. Zawsze się godzę, że jak nowy rok, to nowy ją. Jak będzie właśnie w zespole Bernadety Kowalskiej? Bo już nadmieniłaś, że tak. Coś nowego nadchodzi. Tak. Coś nie nowego mogę się nadchodzi. Doczekać, żebyś nie rozwinęła tego tematu. No to myślę, że to tak Cię ucieszy, że właśnie w naszym zespole będzie dziewczyna na klawiszach. Muzyk na w zespole Bajm. Tak. Tam też klawisze. Tak, wyobraźcie sobie, że powiem imię, dlatego że to jest takie dziwne. Myślę, że przeznaczenie każdego z nas nigdy nie omija, że gdzieś to ktoś zapisuje i
moje ostatnie dziecko miało mieć na imię Estera, a urodził się Remigiusz. No i tak się, zobaczcie, stało, że właśnie tak wspaniale się stało, że jest i myślę, że będzie z nami w zespole, bo już są próby, wszystko jest na bardzo dobrym poziomie, że będzie w zespole dziewczyna o imieniu Estera. A, proszę bardzo. Czyli klawiszowiec... A że jestem też, przepraszam cię, fanką zespołu BAIM. Beata Kozidrak jest dla mnie naprawdę... to jest moja idolka. No i tutaj też będę miała dziewczynę na klawiszach. Proszę bardzo. Ja tam nie biorę przykładów innych z Beaty, nie? Bo potem się źle kończy. Piżama, paski, takie różne rzeczy. Lubię, uwielbiam jej piosenki. Nie, twórczość... Osobiście nie będę dotykać, ale twórczość muzyczna. Okej, dobra. To wiemy, że skład powiększy się o kobieta, a muzycznie co zaplanowane? No myślę, że muzycznie może... Nie, tylko powiedziałam, że o dziewczynę, ale nie wiadomo, czy jeszcze nas troszeczkę więcej nie będzie. Ale to dopiero się wszystko układa, formuje. Myślę, że jak będzie naprawdę już wszystko przygotowane, że tak powiem, zapięte na ostatni guzik, to i nasi fani, i wszyscy dowiedzą się o tym na naprawdę dobrym koncercie. I tak właśnie bym chciała, w ten sposób chciałabym, żeby nasz zespół się przedstawił na scenie. Czyli trzeba powiedzieć śmiało, że ten rok 2022 z takim wielkim przytupem chcecie rozpocząć? Z przytupem tak, będzie dużo pracy i jeżeli nam się ten przytup uda, to będę zadowolona. To no dobrze, dobrze, Bernadetko, to czego ja ci mogę życzyć na ten nowy 2022 rok? Ja myślę, że teraz jest to takie bardzo pożądane i życzymy sobie wszyscy nawzajem tego zdrowia. Tego sobie życzmy i takie życzenia bardzo chętnie przyjmuję. Koncertów, chociaż nie mogę narzekać, bo w lutym spotykamy się na Senioradzie w Rudzińcu, także zapraszam serdecznie. W marcu też będą koncerty z okazji Dnia Kobiet, no, to już a że jest. W zespole są i panie, i kobiety, to temat dobry. W kwietniu się też będzie działo, a w maju, kochani, zapraszam już dzisiaj, bo będzie majówka z mamą. Także pomysłów jest bardzo dużo. Co nam się uda z tego zrealizować, zobaczymy. Tam wiedzą, bo może z każdej strony ktoś coś wie. A co nam jest dane, to zobaczymy, ale obiecuję bardzo wszystkim fanom, wam wszystkim, kochani, że będziemy się starać bardzo i przede wszystkim będę bardzo się starała, żeby muzyka, którą stworzył Jurek Macoła, żeby ta muzyka nigdy nie była na gorszym poziomie, żeby zawsze to było tak, żeby Jurek nie musiał nam z góry pogrozić. Bernadetko, wspomniałaś jeszcze o koncercie, szczególnym koncercie. Co to za koncert w ogóle? To będzie koncert z okazji urodzin, kolejnych urodzin, które by obchodził Jurek, gdyby z nami był. A myślę, że maj to jest właśnie taki miesiąc przypisany Jurkowi, bo on zawsze uwielbiał ten miesiąc. Zawsze cieszył się, że będzie mógł usiąść na balkonie, zjeść śniadanie, zjeść kolację i patrzył, jak te drzewa kwitną. I myślę, że ten miesiąc jemu nie tylko przypisany z okazji daty urodzin, ale i jemu jako człowiekowi, który cieszył się takim miesiącem majowym, dniami majowymi się cieszył. No i właśnie postanowiliśmy, z uwagi na to, że nasza płyta zespołowa miała się ukazać, a żeby teraz uhonorować naszego przyjaciela, naszego muzyka Jurka, to postanowiliśmy, że z okazji jego urodzin odbędzie się koncert, a oczywiście wcześniej będzie wydany album, który będzie zawierał dwie płyty. Jedna płyta to będą piosenki Jurka, które śpiewał, a których naprawdę Sebastian i kochani możeście jeszcze nie słyszeli. Także będą to piosenki, które Jurek wykonywał. Oczywiście to wszystko, co działo się, kiedy koncertował za granicą, to jest właśnie ten jego repertuar. A druga płyta to będzie płyta zespołowa, którą tworzył i po prostu nie udało nam się już ją razem wydać. Także to się wszystko będzie działo. Także zapraszam 21 maja. Taką datę mamy, taki czas szykujemy. Wspomnień, będzie to naprawdę przepiękny koncert, wierzę w to i oby tylko nam nie przeszkodzili. No, ja ci muszę powiedzieć, że ja już się nie mogę doczekać, bo z tych słów to już wiadomo, że będzie to wielkie wydarzenie, a przede wszystkim no, taki album, dwupłytowy album, tak. Zaś będziemy krok bliżej Jurka jakby nie wejrzeć. A może i dwa kroki, bo te piosenki, które śpiewał, ale też album, którego mu się nie udało dokończyć, a praktycznie cały stworzył. Tak. Dobrze, no Bernadetko,
miejsce na płyty, na płyta trzeba sobie zrobić, żeby nie było. Oczywiście. To teraz będę się żegnać. Moim, waszym, moim gościem była właśnie ta pani Bernadeta Kowalska. Dziękuję bardzo.